Na program zaprasza Bonimet, producent artrobonu wzmacniającego stawy i kręgosłup. Aktywność fizyczna to coś, co jest wskazane w każdym wieku i dla każdego. Jednak jak się ją uprawia, a zwłaszcza ma się już lat troszkę więcej, należy zadbać o rozgrzewkę. Rozgrzewka jest integralną częścią aktywności fizycznej i musi zająć od 5 do 10 minut, co najmniej. Jeżeli uprawiamy aktywność fizyczną, należy także zadbać o to, aby nasze stawy, mięśnie i więzadła miały się dobrze, aby to było dla nas prozdrowotne, a nie kontuzjotwórcze. Aby to zrobić, możemy używać odpowiedniej diety, bądź też stosować pewne substancje naturalne, będące ziołami, będące różnymi innymi produktami naturalnymi. Jakie to będą substancje i w jaki sposób to robić, zaraz Państwu powiemy. Aby ten sport był bezpieczny, należy spożywać produkty bogate w kolagen. Takie produkty są na przykład ten kolagen jest na przykład w galaretkach z liczy cielęcych, galaretkach drobiowych, także w galaretkach z nóżek, czyli tych wieprzowych. One również mogą być stosowane. Ojciec Grzegorz Sroka, który był znawcą ziół i znawcą naturalnych terapii, takie właśnie produkty zalecał, aby wzmocnić stawy, wzmocnić więzadła i wzmocnić mięśnie. Oczywiście możemy też stosować preparaty farmaceutyczne, ale lepiej przyswajalny jest kolagen z naturalnej żywności, którą możemy kilka razy w tygodniu spokojnie zjadać sobie pod postacią normalnego posiłku. Osoby, które uprawiają sport, zwłaszcza gdy jest to sport w takim gorącym klimacie, w takim upale, powinny pamiętać o tym, aby piły dużo wody. Woda szybciej paruje w czasie wysiłku fizycznego, zatem należy ją spożywać. Pamiętajcie Państwo też o tym, że osoby starsze nie czują tak łatwo pragnienia jak osoby młode, więc tym szczególnie należy skłaniać ich do tego, aby piły wodę w czasie wysiłku fizycznego. Wróćmy jednak do kolagenu. Ten kolagen jest dość ważny, bo nie tylko jest dobry dla naszych stawów, ale też dla naszych mięśni, dla naszej skóry. Mamy dużo kolagenu, no to wtedy wyglądamy młodo. Więc kolagen można stymulować do wzrostu nie tylko poprzez dietę bogatą w tenże kolagen, ale także poprzez stosowanie pewnych produktów ziołowych i innych naturalnych. Pierwszym takim produktem jest witamina C. Odpowiedni poziom witaminy C warunkuje odpowiednią ilość produkcji kolagenu w naszym organizmie. Możemy tą witaminę C spożywać w owocach, warzywach i lepiej, żeby była ona ze źródeł naturalnych, ale czasami musimy jednak suplementować dietę, bo w tychże owocach i warzywach jest jej stosunkowo za mało. Drugim takim produktem, surowcem, który należy stosować, to jest krzem. Zioła bogate w krzem, zwłaszcza w krzemionkę. Takim idealną substancją bogatą w krzem jest skrzyp. Skrzyp, rdes ptasi, bądź też inne surowce, ale skrzyp jest chyba najlepszy. Tylko pamiętajcie Państwo o jednym, jeżeli stosujemy skrzyp i chcemy tą krzemionkę z niego wydobyć, należy go gotować, a nie parzyć, czyli po prostu 20-30 minut pozostawać saszetkę z tym zielem skrzypu, żeby dopiero uzyskać ten efekt prozdrowotny. Jeżeli uprawiamy sporty, które obciążają nasze kończyny dolne, musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż mamy kolana. Kolana, które najszybciej ulegają uszkodzeniu. To uszkodzenie możemy zmniejszyć, stosując suplementację diety niektórymi produktami. Takie produkty jak siaczan glukozaminy czy korzeń hakorośli, to takie zioło, bardzo dobre, przeciwzapalne, to substancje, które będą chroniły nasze stawy. Zarówno stawy kolanowe, jak i biodrowe, ale tu szczególnie nam chodzi o nasze kolana. Więc jeżeli uprawiamy sport, bądź chodzimy na długie wycieczki, zwłaszcza górskie, bądź też jesteśmy starsi, mamy jakieś problemy z kolanami, o tych dwóch substancjach co najmniej należałoby pamiętać. Serdecznie zachęcam Państwa do uprawiania sportu, ale pamiętajcie Państwo o rozgrzewce, o tym, żeby się odpowiednio nawadniać, o tym, żeby stosować dietę bogatą w kolagen i niektóre zioła bądź inne naturalne produkty, takie jak skrzyp, korzeń hakorośli czy też glukozamina. I pamiętajcie Państwo, aby sobie nie zrobić krzywdy.
Sponsorem programu był Bonimet, producent artrobonu wzmacniającego stawy i kręgosłup.